Kategorii do 64 kg Patryk Szymański, boks Poznań, narożnik czerwony, Artym Tomasz Niedźwiadki Przemyśl, narożnik niebieski. W ringu sędzia Maciej Trojan, który poprowadzi ten pojedynek. Rozpoczął się pojedynek Patryka Szymańskiego z Artymem Tomaszem. Zdecydowana interwencja sędziego Trojana, który uświadamia zawodników. Piękne ciosy na dół Szymańskiego. Tak. Z takim opóźnieniem zareagowały na reprezentantka Niedźwiadków Przemyśl. No tutaj Patryk troszeczkę nie chciał wystraszyć swojego przeciwnika, myślę. Koniec pojedynku, kolejny drugi pojedynek, Patryk Szymański wygrywa czasem, aktualny wicemistrz Polski seniorów z Konina, wychowanych z Zagłębia Konin, dzisiaj obchodzi swoje imieniny, wiernie kibicują mu jego mamusia i tata, którzy są tutaj na trybunach, no sama reklamy firmy Ars Trans, na spodenkach u Patryka. To firma, którą dysponują rodzice i myślę, że inwestują dużo w swojego syna, ale to jest naprawdę bardzo przyjemne, jeżeli rodzice mogą wesprzeć karierę sportową swojego syna i ogromny talent do boksu Patryka jest to po prostu przykład dla innych rodziców, którzy może nie akurat nie w boksie, ale w inną dyscyplinę. Chodzi tutaj o przede wszystkim sporty takie jak tenis, również inwestują, mamy tego namacalne przykłady w życiu codziennym. I ja myślę, że tych słów i pochwał dla Szymańskich wystarczy, a naprawdę Patryk jest zawodnikiem rozwijającym się bardzo dobrze. Jego kariera stoi przed nim otworem. RSC runda pierwsza, zwycięstwo Patryka Szymańskiego. I ostatnia para półfinałowa, ćwierćfinałowa, przepraszam.